Witam, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym live o dofinansowaniach i finansowaniach. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy widać, czy ktoś w ogóle nas ogląda w tym momencie. Będziemy sobie dzisiaj przechodzić przez wszystkie aspekty dostępnych dofinansowań i finansowań kursów, czy do naszych, czy innych, tak żebyście dowiedzieli się, jakie jest spektrum, jakie są opcje, gdzie możecie pozyskać środki. Naprawdę warto, ponieważ jest dużo pieniędzy, to czy to ze środków unijnych, czy to krajowych, to z urzędów pracy, które po prostu warto wykorzystać. Więc na początku tak poprosiłem was, dajcie znać w komentarzach, albo dajcie jakieś lajka, serduszko, czy wszystko jest ok technicznie, czy wszystko słychać, czy widać, czy jesteście na desktopie, czy coś na mobilu. Mam nadzieję, że nie przerywamy wam zbytnio przerwy obiadowej, a może właśnie urozmaicamy. Temat ciekawy, no bo jednak finansowanie, dofinansowania, środki, które można wykorzystać na naukę, więc mam nadzieję, że wszystkim to się przyda. Od razu jest takie pytanie, ponieważ padły takie pytania wcześniej, więc od razu odpowiadam. Oczywiście cały live dzisiejszy będzie nagrany i będzie dostępny, więc jeżeli ktoś na przykład skończy swoją przerwę obiadową, będzie się wracać do pracy, albo ktoś się troszkę spóźni, no to pewnie nie usłyszę tych moich pierwszych słów, ale wszystko będzie nagrane i dostępne na naszym Facebooku, więc śmiało później można sobie to jeszcze raz odtwarzać. Ja też będę starać się odpowiadać na wszystkie pytania na bieżąco. Jeżeli jakieś pytania będą, a ja nie odpowiem, no to zobaczymy chwilkę później albo później już po transmisji odpowiemy na wszystkie pytania w komentarzach. Dzisiaj około 20-30 minut potrwa cały live. Przejdziemy przez wszystkie najbardziej popularne i takie najbardziej rzetelne sposoby finansowania. Ja ciągle czekam, czy w ogóle mnie słychać, bo jeszcze nikt mi nie napisał, więc zapraszam czy do komentowania, czy do dawania lajków, czy jakichś innych reakcji. Mam nadzieję, że tego nie smutnych buziek, a raczej bardziej radosnych w końcu piątek o 12. Więc koniecznie dajcie mi znać, czy słychać i czy widać, bo chciałbym jednak, żebyście zobaczyli to, o czym wam będę dzisiaj opowiadać. No i zobaczyli, usłyszeli, więc koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy wszystko jest ok. Chwilkę poczekamy, no bo muszę się utwierdzić w przekonaniu, że rzeczywiście technicznie jest ok. I w ogóle napiszcie w komentarzach, proszę, czy w ogóle interesowali się dofinansowaniami, czy rozpatrywaliście już jakieś opcje, po co wam takie finansowanie, dofinansowanie, może ktoś właśnie chce jakiś kupić kurs programowania, może po prostu z ciekawości tutaj przyszedł, albo trafił przypadkiem. Dajcie, jakoś super, dzięki Aleksa, dajcie znać koniecznie, jakie jest wasza perspektywa na ten aspekt właśnie finansowania i dlaczego wam się przyda, ponieważ wtedy też będę mógł skupić się bardziej na obszarach, które będą bardziej wam przydatne, czyli jeżeli jesteście osobą bezrobotną, jeżeli jesteście, nie wiem, przedsiębiorcą na przykład, czy osobą zatrudnioną, są różne opcje i na pewno sobie przez to wszystko przejdziemy. No dobrze, słuchajcie, nie przyciągając, udostępnię wam teraz swój ekran. Zrobimy sobie jakiś, a coś w tym stylu. Czyli zróbmy tak, ja po prostu opowiem wam teraz pokrótce o takich 5 głównych sposobach, na które możecie dofinansować i finansować swoje szkolenia. Przejdę przez tą prezentację, a jak będą pytania, zadawajcie na bieżąco i na koniec sobie zrobimy właśnie takie Q&A, gdzie będziemy mogli odpowiadać, będziemy sobie rozmawiać o tych środkach i o tych sposobach. Więc zaczynajmy. No oczywiście jak pozyskać środki na kurs, to jest temat przewodniczego spotkania, więc zaczynam. Takim pierwszym, najbardziej powszechnym sposobem, to jest naszego doświadczenia, ponieważ jednak dużo osób bardzo bierze pożyczki na nasze szkolenia, to jest, są fundusze OPEN, to jest Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej, które tak naprawdę są dostępne dla każdego. Czy jesteśmy B2B, czy mamy jakąś firmę, czy jesteśmy osobą, która nie prowadzi firmy, jest zatrudniona albo niezatrudniona, tak naprawdę każdy może się ubiegać o takie środki i one są wyjątkowo takie no, fajne dla odbiorców, ponieważ wszystko można zrobić online. To jest bardzo, bardzo ważny wyróżnik tych środków, że tak naprawdę cały wniosek, wszystkie formularze, wszystko wysyła się tak naprawdę przez internet, wszystko się wypełnia na platformie Open i jedyny moment, kiedy tak naprawdę trzeba coś zrobić fizycznie, to na końcu wysłać podpisane dokumenty,
pocztą, ale tam nigdzie nie trzeba naprawdę łazić, czekać w kolejkach, ubiegać się. Wszystko jest przez internet, kontakt jest bardzo dobry, mają otwartą informację codziennie. A tylko ja jeszcze słowo wstępu, ponieważ te wszystkie programy oczywiście to są programy zewnętrzne, bo są krajowe, albo są europejskie, albo są mieszane, więc rozmawiamy sobie dzisiaj tylko o takich właśnie programach, które są bardzo rzetelne, są poza nami, zewnętrzne, i które właśnie pozwalają Polakom szkolić się, rozwijać, też właśnie szczególnie w obszarach IT, no bo jednak jest bardzo popularne, więc dużo tych środków jest przeznaczanych właśnie na takie szkolenie. Co jest bardzo istotne, to też to jest to, że to nie są żadne banki. To wszystko są właśnie albo krajowe, albo europejskie środki, czyli jest totalnie, totalnie bezpiecznie i na pewno tutaj nikt nie przyjdzie, że to jest procent, albo na 10 na przykład, albo RSO jakieś 300%, tak niektóre pożyczki mają. To wszystko są nieoprocentowane pożyczki, jeżeli są pożyczkami lub dofinansowaniami, o których też później powiem, więc nie kojarzę tego z bankami, że nie chcecie brać pożyczek finansowych, no bo jest jakieś procenty, nie. Tutaj, jeżeli coś pożyczacie, tak w przypadku Open, to zwracacie dokładnie tyle, ile pożyczyliście, co jest też fajne, że ktoś się zna troszkę na ekonomii, no to wie, że jednak pieniądz traci na wartości w czasie, no i a kwota jest stała do opłaty, więc naprawdę wychodzi na plus już samego finansowania. No ale dobrze, wracając do tego Open, czyli nieoprocentowane pożyczki, czyli jakby nie mamy tyle, ile bierzemy, tyle musimy zwrócić. Oczywiście jest możliwość umorzenia, które za chwilkę. Co jest bardzo istotne, to Open pozwala nam rozłożyć płatność nawet na 60 rat. Jedynym warunkiem takiej raty to jest to, żeby nie przekroczyła, żeby była nie mniejsza niż 100 zł, czyli minimalnie taka rata może być 100 zł miesięcznie, ale zobaczcie, to jest 60 rat, to jest strasznie długi okres, nawet takie droższe kursy szkolenia, które kosztują po 9-10 tysięcy, możecie sobie spokojnie rozłożyć na 60 lat. To jest bardzo, bardzo długo. I w założeniu, że jednak albo się przebranżowicie, albo zdobędziecie na pewno te nowe umiejętności, to wam się to dosyć szybko spłaci. No to takie obciążenie 100 zł miesięcznie nie jest duże i chyba każdy to może przyznać. Co jest ważne, przeskoczymy sobie od razu do punktu tego czwartego, do czwartej kropeczki, to właśnie są te umorzenia. Za chwilę powiemy o tym, jak trzeba to zarejestrować i jak przejść przez całą procedurę, natomiast powiedzmy o tym, że to jest finansowanie, czyli bierzemy pożyczki na całą kwotę, ale Open oczywiście umarza też część wartości kursu albo szkolenia. Załóżmy, że szkolenie kosztuje 4000 zł, to możemy sobie rozłożyć to na raty, wtedy w takim przypadku 40 rat po 100 zł i w tym momencie, kiedy dojdziemy do 25% do końca pożyczki, czyli że spłacimy 75% wartości tej pożyczki, to Open rozpatruje właśnie umorzenie naszej pożyczki, czyli reszty tej kwoty. I tak jak widzicie na slajdzie, są trzy poziomy umorzenia. Jest 15, 20 i 25%. I od czego to zależy? 15% dostaje każdy w momencie, w którym spłacał te poprzednie raty w terminie. Czyli założenie dosyć proste. Jeżeli spłacam w terminie swoje raty poprzednie, to od razu mam 15% umorzenia. Czyli to jest naprawdę sporo, a nie duży wysiłek, ponieważ no jakby trzeba trzymać po prostu grafiku i harmonogramu, a ponieważ te kwoty nie są obciążające, no bo to będzie 100 zł miesięcznie, może być więcej, to zależy od was, to też jest tak, że po prostu macie w formule taki suwak, gdzie sobie przesuwacie czas, no i wartość kwoty, którą bierzecie i to naprawdę bardzo łatwo, intuicyjnie się robi. To wystarczy, że każdy z nas będzie spłacał w terminie te raty i dostajecie już na wejściu 15% umorzenia, nic więcej. 20% umorzenia to oczywiście jest warunek pierwszy, czyli trzeba spłacać te raty w terminie oraz ukończyć kurs. To też jest i pokaż certyfikat, czyli to jest też ważny, to jest też ważny punkt, że jeżeli będziecie ubiegać na jakieś kursy, to trzeba się upewnić, że on wystawia certyfikat albo jakieś potwierdzenie ukończenia i wtedy, jeżeli spłacacie w terminie oraz ukończyliście i dacie takie zaświadczenie, to macie 20%. 25% natomiast jest dla osób, które wykażą, że przydaje im to się w pracy. Czyli na przykład, jeżeli dostaje pracę w tym zawodzie, albo jeżeli to są jakieś osoby, które mają własną firmę, to może być wartość na fakturze, albo pozycja na fakturze, że już my poszliśmy sobie na szkolenie z frontendu, tak? No i będzie na przykład na fakturze usługi programistyczne, tak? I już taki wykaz, rzeczywiście to przełożyło się na wystawienie jakiejś faktury, albo na przykład w opisie umowy o dzieło, zlecenie, wystarczy właśnie coś takiego i te 25% możemy uzyskać. Oczywiście spełniają też te podstawowe wcześniejsze dwa warunki, czyli to też na tak narasta, a zobaczcie, że to nie jest takie ciężkie. Szczególnie te 15% naprawdę możemy mieć z automatu,
20% też bardzo prosto uzyskać, bo trzeba ukończyć kurs tak naprawdę, a jeżeli ktoś jednak idzie, no to zależy na tym, żeby ukończyć taki kurs. No i 25% rzeczywiście, jeżeli wykażemy w jakiś sposób, co też nie jest trudne, to mamy 25%, czyli 1/4 wartości szkolenia możemy sobie odjąć. Czyli wracając do przykładu, który powiedziałem wcześniej, jeżeli szkolenie kosztuje 4000, to tak naprawdę efektywnie my zapłacimy 3000 za nie i sobie rozłożymy na wiele, wiele lat, w tym przypadku byłoby 30 po 100 zł. No i też przejdziemy, za chwilkę sobie przejdziemy właśnie do tych zdolności kredytowych, która tutaj może niektórych odstraszać. To też nie jest czarna magia, wszystko po kolei. Natomiast podkreślę jeszcze raz, tak też jest wyróżnione na tym slajdzie, że wszystko jest online. Czyli totalnie możemy sobie siedzieć w domu, pełnić te wnioski, formularze i tak naprawdę przychodzi tylko jeden moment, kiedy musimy wysłać podpisane dokumenty, kiedy jest decyzja. I to wszystko. Wszystko się robi online za pomocą maili, telefonów, też jest bardzo fajna obsługa. No i decyzja za 30 dni, czyli jeżeli dzisiaj składam, no to za 30 dni około powinniśmy mieć decyzję. Raczej OPE się tego trzyma. Ja osobiście też jestem beneficjentem tego programu i mogę polecić, ponieważ czasem nawet jeżeli jest dużo wniosków, to może się troszkę przedłużyć, natomiast kontakt jest praktycznie codziennie, można dzwonić, podpytać. Panie są bardzo miłe, więc też to wszystko sprzyja. No i tak, więc jeżeli chodzi o tą zdolność kredytową, to jeżeli ktoś jest, przede wszystkim nie można wybrać jeszcze dłużników, tak? Czyli jeżeli ktoś ma jakieś mandaty, no to warto je wcześniej opłacić, bo to jest warunek, na przykład tak miałem, że jak prowadzę firmę, mam fakturę, więc wystawiam faktury, więc zgłosiłem się do płynnego przedsiębiorca, no i miałem jakiś tam mandat zaległy, no i po prostu musiałem szybciej tylko opłacić, żeby mieć tą zdolność kredytową, żeby wszystko było ok, żeby nie mieć właśnie w rejestrze dłużników. A jeżeli chodzi o samą zdolność kredytową dla innych osób, jeżeli mam umowę o pracę, to po prostu zaświadczenie o pracodawcy, trzeba taką umowę o pracę trzeba przedstawić, plus zaświadczenie od pracodawcy, który właśnie jakimś dochodzi, średnim dochodzi w przeciągu 3 miesięcy i to wystarczy. Tak samo sprawa się ma, jeżeli jest umowa o zlecenie działu, tak samo może być podstawą do wystawienia zdolności kredytowej, to też do tego warto dodać to zaświadczenie od pracodawcy. Jeżeli jest samozatrudnienie, to oczywiście i z Urzędu Skarbowego, że oni zalegają z podatkami, i te rzeczy, te rejestr dłużników, a to też jest tak naprawdę, wystarczy zamówić, to nie trzeba iść osobiście do Urzędu Skarbowego, żeby takie zaświadczenie wystawił, i później odebrać się o czymś osobiście, zrobić skargę i wysłać. Jeżeli mamy inne źródło dochodu, czyli ja nie prowadziłem działalności, ja nie mam umowy o pracy, zlecenie lub dzieło, no to też musimy to wykazać. Na przykład to mogą być różnego rodzaju środki państwowe, załóżmy dla matek albo jakieś renty. Wszystko to, co mamy, na przykład jakiś stały przychód, ale z innego źródła, czy nie z umów pracy, nie z samozatrudnienia, czy zlecenia lub dzieło, no to jeżeli są jakieś stałe przepływy, to wystarczy jakieś zaświadczenie, jakieś dowody, czy mogą to wyciągi z konta, na przykład, że mamy co miesiąc tyle i tyle pieniążków dostajemy, to możemy to wykazać. I oczywiście, jeżeli jest brak dochodu, no to można oczywiście wykazać majątek, tak? Na przykład mamy samochód lub mieszkanie, to wszystko też można wykazać jako zdolność kredytową. Dlaczego? No bo jednak są jakieś finansowania w dłuższym okresie, tak, można robić za 60 lat, więc takie zabezpieczenie musi być wykazane, że ta zdolność jest. I też z takiego punktu technicznego można powiedzieć, albo raczej praktycznego, duża większość dostaje osób to dofinansowanie z OPE. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, naszych kursantów, no to jest tak naprawdę większość kursantów albo jest z urzędów pracy, albo właśnie z OPEN. No wiadomo, jeżeli ktoś jest bezrobotną osobą, to lepiej pójdzie do urzędu pracy, o tym też za chwilkę powiemy. Natomiast jeżeli ma właśnie przedsiębiorstwo, albo właśnie po prostu mówię o pracy, dzieło, zlecenie i tak dalej, chcemy się uczyć, no to OPEN jest naprawdę fajną opcją, żeby wybrać i jest dosyć proste właśnie z tego, że jest online, że jest dobry kontakt i rzeczywiście te wymagania nie są duże. To jest też dosyć sprawne. Zadawajcie pytanie, jeżeli chodzi o OPEN w komentarzach. Dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o OPEN i czy, jeżeli nie, czy wam się podoba ta koncepcja. Jeżeli tak, no to możemy mieć jakieś swoje doświadczenia, o których chcecie porozmawiać. Ja polecę dalej z prezentacją. Na pewno wrócimy do tych pytań, więc idziemy do drugiego punktu, czyli inwestuj w rozwój. W inwestuj w rozwój, widzicie, jest mało punktów na slajdzie. Z tego względu, że przede wszystkim inwestuj w rozwój jest tak naprawdę bardzo pochodną, tak naprawdę pełni podobne funkcje co OPEN, więc tutaj się nie będę rozwijać, też z tego względu, że niestety inwestuj w rozwój odróżnione od OPEN są rundy. I runda ostatnia niestety się właśnie skończyła na początku lipca, więc też w tym momencie nie możecie się ubiegać o środki z inwestuj w rozwój. One działają praktycznie tak samo,
Jedyna różnica taka znacząca to jest to, że w tak Open mogliśmy rozkładać sobie płatność na 60 rat, to w wersji wyrazu możemy rozkładać na 36 rat. Reszta jest bardzo, bardzo zbliżona. My też jako Coders teraz robiliśmy takie fajne spotkanie z osobą reprezentującą inwestycji w rozwój wcześniej. Też oczywiście wszystkie linki, które będę tutaj wspominać w artykułach, czy właśnie w takich webinarach wcześniejszych, będziemy wam wrzucać w komentarzach. Natomiast z reguły w praktyce działa to tak, dokładnie tak samo. Niestety w tym momencie nie można się ubiegać, dlatego też tutaj nie będę was zagadywać i zajmować waszego czasu, no bo raz, że działa to dokładnie tak samo jak Open praktycznie, a dwa, że w tym momencie nie można się ubiegać. Te rundy są odpalane, natomiast nie wiadomo, kiedy będzie kolejna runda. Można śledzić, można wejść sobie na stronę i sobie sprawdzić jakiś czas. My też na pewno będziemy informować, jeżeli będzie kolejna runda. Natomiast na ten moment nie można się ubiegać o środki z inwestycji w rozwój. Więc przejdźmy do trzeciego punktu z pięciu. No, w sumie fajnie idzie szybciutko. Mam nadzieję, że pytania jakie są. Przepraszam, teraz nie mogę na nie odpowiadać z tego względu, że pokazuję prezentację, więc muszę się na tym skupić i mieć ekran przed sobą, ale wrócimy do wszystkich pytań, więc nie bójcie się, będziemy na wszystko odpowiadać później po kolei. Powiatowy Urząd Pracy, PUP, jeżeli ktoś nie zapamięta, to może by taką słodką nazwę zapamiętać. Słuchajcie, no oczywiście Urząd Pracy, czyli osoby bezrobotne, ale zarejestrowane, tak? Czyli to mówię, osoby bezrobotne zarejestrowane mogą ubiegać się o dofinansowania z Urzędu Pracy. No i tutaj jest dużo, mamy tak naprawdę przygód z Urzędami Pracy, bo dlaczego? No bo każdy, tak naprawdę Urząd Pracy w każdym powiecie ma troszkę inne reguły, troszkę inne środki, też te środki mają różne limity. Niektórzy mówią, że do 4000, niektórzy dofinansowane mają 100% wartości. To bardzo zależy właśnie od tego powiatowego urzędu pracy w waszych obszarach. Dlatego warto się tam udać. Jeżeli ktoś jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną, to warto się po prostu udać, podpytać. Natomiast z reguły właśnie urząd pracy dofinansowuje w 100% kurs. Czyli właśnie taki kurs za 4000, to oczywiście w 100% można sobie dofinansować. Tam są troszkę inne wymagania, jeżeli chodzi o techniczne aspekty kursu, czyli o to, że trzeba się uczyć minimalnie 25 godzin tygodniowo, ale my to też, jeżeli chodzi o naszą szkołę Coders Trust, to my oczywiście to wszystko spełniamy. Oczywiście taka szkoła, taki szkoleniowiec musi być wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych. To jest taki duży wymóg, więc tylko takie zarejestrowane instytucje mogą być beneficjentem programu właśnie Urzędu Pracy i w tym samym osoby, które bezrobotne, które chcą się ubiegać, muszą wybierać spośród takich instytucji szkoleniowych. My oczywiście w nim jesteśmy, też przyjmujemy bardzo dużo osób z Urzędu Pracy. To jest bardzo ważne, na przykład jeżeli byście chcieli zapisywać się na kurs online, tak jak my prowadzimy, to niektóre Urzędy Pracy mogą powiedzieć, że to działa tylko na kursy stacjonarne. I to nie jest prawda. Nie ma takiej dyskryminacji, że tylko kursy stacjonarne mogą być objęte tym programem dofinansowań z Urzędu Pracy. Trzeba wtedy porozmawiać i dobrze uzasadnić swój wybór i takie rzeczy powinny przejść. My też oczywiście pomagamy przy każdym z tych pięciu, które będziemy przechodzić, przy każdym z tych pięciu punktów, przy tych pięciu opcji dofinansowań, my jako szkoła pomagamy, ponieważ mamy w tym duże doświadczenie i też właśnie w Urzędach Pracy pomagamy wymieniać wnioski, też doradzamy, co i jak wybrać. I jak przede wszystkim napisać taki wniosek, no bo to też dużo zależy właśnie od takiej motywacji, którą się składa. I to po prostu też jest sztuka, my po prostu mamy dużo kursantów w Urzędach Pracy, wiemy jak pisać takie wnioski, wiemy na co urzędy reagują, więc jeżeli macie jakieś pytania, też możecie śmiało się do nas odezwać w tej sprawie i my na pewno pomożemy. Co też jest bardzo ważne, no to właśnie wykazać celowość tego szkolenia. Też sobie za chwilkę to rozwijam, natomiast już jakby sama nazwa wskazuje, że musimy udowodnić i zmotywować jakby urząd, że rzeczywiście to szkolenie przyniesie nam jakieś rezultaty, oczywiście w postaci czego, no jakiegoś zatrudnienia w przyszłości, tak, że pomoże nam podwyższyć swoje kwalifikacje, że pomoże nam uzyskać właśnie tę pracę. No i decyzja też jest mniej więcej do 30 dni, tak samo jak było w Open, tak samo jak jest inwestycja w rozwój, to się nie zmienia. Aha, przepraszam, bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Open, właśnie mi się przypomniała, to jest rzecz, która pozwala na ubieganie się o dofinansowania jeszcze przed startem kursu, czyli możemy się ubiegać na dzień przed startem, ale możemy dostać decyzję w trakcie trwania już tego kursu. To jest bardzo ważne, czyli nie musimy mieć tak, że musimy dostać decyzję pozytywną i wtedy dopiero możemy rozpocząć szkolenie. Jedynym warunkiem jest to, żeby rozpocząć, czyli złożyć wniosek taki pierwszy, podstawowy, przed rozpoczęciem szkolenia. Czyli załóżmy, że jeżeli nasze szkolenie startuje w poniedziałek,
to dzisiaj trzeba byłoby tylko złożyć taki wniosek albo przez internet, wtedy wiadomo w niedzielę, bo też to w internecie można zrobić automatycznie, więc wtedy w niedzielę na dzień przed trzeba złożyć taki dokument i normalnie to działa. Też my rozwiązujemy sprawę w ten sposób, że ponieważ tak trwa 30 dni, często osoby decydują się troszkę później i nie zdążają na przykład przed startem kursu, to my robimy taką rzecz, że po prostu taki kursant, wiemy, że się ubiegł o dofinansowanie właśnie z Open, z Inwestycji w Rozwój, po prostu wpłaca zaliczkę, jakąś tam minimalną kwotę i w momencie, kiedy my dostaniemy oczywiście pozytywnie rozpoczęty wniosek, to wtedy Open przelewa nam środki, a my zwracamy zaliczkę kursantowi. Natomiast jeżeli nie dostanie pozytywny, to wtedy decyzja, czy zostaje i płaci całość, resztę, czy rezygnuje i zwracamy mu koszt. Więc to też jest taki ważny punkt, którym zapomniałem przy Open Inwestycji w Rozwój, natomiast wracamy już do tego powiatowego urzędu pracy. No i ta celowość szkolenia. To takie trzy aspekty tego uzasadnienia, tej celowości. Czyli na przykład możemy wykazać oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu po szkoleniu. To jest czasem kłopotliwe. To może być, to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny punkt. Wyobraźmy sobie, jesteśmy osobą bezrobotną i przed rozpoczęciem kursu powinniśmy dać oświadczenie jakiegoś pracodawcy, że nas zatrudni po tym szkoleniu. Czyli umówmy się, to nie jest najprostsza rzecz na świecie, żeby takie coś uzyskać, natomiast jest to możliwe. I rzeczywiście, jeżeli ktoś takie oświadczenie dostarczy, to Urząd Pracy bardzo, bardzo pozytywnie to patrzy i do tego się do wniosku mocno przychyla. Więc jeżeli ktoś ma taką opcję, że właśnie takie oświadczenie uzyskać od pracodawcy przyszłego, to naprawdę jest bardzo, bardzo mocny punkt i super ułatwia później sprawę z dalszymi formalnościami i przyspieszy też cały proces. Oczywiście może być taka sprawa, że jako osoba bezrobotna możecie po prostu stwierdzić, że po takim kursie dołożycie sobie własną działalność gospodarczą i przez to wykryje się dla siebie miejsce pracy. I takie właśnie świadczenie bezrobotnego, założenie o działalności też jest bardzo fajnym punktem i też jakby urzędy na to przychylnie patrzą, więc po prostu trzeba się troszkę tak zobligować, że po tym kursie założymy sobie działalność jednoosobową i będziemy sobie działać w ramach tego, co jakby tych umiejętności, któreśmy pozyskali na nowym szkoleniu. No i oczywiście odniesienie do uzasadnienia własnego, bo umówmy się, nie wszyscy będą mieli oświadczenie pracodawcy, nie wszyscy będą gotowi, żeby zakładać sobie działalność gospodarczą tuż po kursie, dlatego najczęstszym przypadkiem jest to odniesienie się do uzasadnienia własnego i tutaj rzeczywiście trzeba podejść tak motywacyjnie, czyli trzeba wykazać, czy po prostu trzeba napisać, dlaczego i w jaki sposób takie szkolenie przyda się, można pokazać jakieś rzeczy rynkowe, na przykład jakieś badania, raporty, jak osoby wchodzą do branży, jeżeli mówimy o właśnie kursach IT, które my też prowadzimy, no to właśnie o takim przypadku na przykład, jaki jest obecnie popyt na programistów na przykład w Javie, tak, i że jak junior długo szuka pracy, albo jak nasi na przykład absolwenci długo szukają pracy, albo jak my pomagamy w zdobyciu pracy. My to rzeczywiście, ponieważ takich wniosków mieliśmy już naprawdę bardzo, bardzo dużo, wiemy oczywiście o jakiś schemat pisania i wiemy, na co możemy zwracać uwagę, więc my też pomagamy przy właśnie wypełnianiu takiego pisma i pomagamy osobom, które się ubiegają o napisanie fajnych punktów, które rzeczywiście przemówią do Urzędu Pracy. Więc to jeżeli chodzi o celowe szkolenia, naprawdę warto mieć oświadczenie pracodawcy lub oświadczenie, że założył działalność. Niemniej jednak, jeżeli tego nie mamy, to nic straconego, ponieważ większość osób tego nie ma i nawet dostaje dofinansowanie, wtedy po prostu trzeba się wykazać w tym takim motywującym, no tak naprawdę liście do urzędu, czyli po prostu jakiejś motywacji tego, dlaczego akurat to szkolenie miałoby się przydać takiej osobie w rozwijaniu kompetencji, zdobywaniu pracy w przyszłości. Więc to jeżeli chodzi o Urząd Pracy. I teraz sobie przejdziemy, ponieważ na początku Open Inwestycji w Rozwój to zarówno może być do B2B, czyli do przedsiębiorców, jak i do osób prywatnych. No a teraz przejdziemy sobie przez dwa punkty, które odnoszą się tylko do przedsiębiorców. Czyli mieliśmy Open Inwestycji w Rozwój i dla B2B, i dla B2C. Mieliśmy Urząd Pracy, czyli dla osób tylko bezrobotnych. I w tym momencie mamy dwa kolejne punkty, dwa kolejne opcje finansowania, dofinansowania swoich kursów, które dotyczą tylko przedsiębiorców. No i właśnie pierwszym z nich jest KFS, czyli Krajowy Fundusz Rozwojowy. I teraz tak, jeżeli chodzi o KFS, no to tak jak wspomniałem już, to jest tylko dla przedsiębiorców. Jedynym wymogiem tak naprawdę formalnym w KFS-ie jest to, żeby była przynajmniej jedna umowa o pracę w przedsiębiorstwie. Czyli jeżeli ja prowadzę działalność jednoosobową,
to niestety ja bym nie mógł się ubiegać w KFS-ie, dopóki nie zatrudnię jakiejś osoby na umowę o pracę. I teraz tak, jeżeli chodzi o KFS, to nie jest tylko tak, że osoba, która prowadzi firmę, się ubiega, może się też ubiegać pracownik, albo można ubiegać dla pracownika i dla pracodawcy. Czyli też, jeżeli prowadzę firmę i jestem właścicielem firmy i mam jedną osobę zatrudnioną na umowę o pracę, to mogę pójść do KFS-u, powiedzieć, że wykażę, że nie mam umowę o pracę i dostać dofinansowania na przykład na kurs dla mnie i dla mojego pracownika. Więc to jest bardzo fajne właśnie, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, kiedy takie duże środki dosyć, naprawdę można duże pieniądze z tego wyciągnąć na szkolenia, bardzo podwyższają kwalifikacje jakby całej firmy, bo można sobie przeszkolić naprawdę całą firmę, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju szkolenia. To jest bardzo istotne i co właśnie niestety nie jest tak kolorowe w KFS-ie, to są różnego rodzaju rundy na poszczególne województwa. Czyli to nie jest tak, że w KFS-ie możemy w każdym momencie, w każdym województwie ubiegać się właśnie o takie środki. Są różnego rodzaju rundy i konkursy, w których trzeba po prostu się wstrzelić, żeby takie dofinansowanie dostać. I to może się wydawać już takie troszkę trudniejsze, żeby jednak monitorować to wszystko, żeby sprawdzać, na które województwa, jakie są rundy, czy akurat tam, gdzie jest moja firma założona, tam będą w najbliższym czasie. Dlatego my też tutaj mamy rozwiązania, a to za chwilkę. Bardzo ważnym punktem jest to, że nie ma żadnego progu wejścia. Czyli jeżeli mamy tą umowę pracy, jeżeli się, że taka runda jest w danym województwie, no to my możemy w tym startować, naprawdę te środki są znaczące i w sumie uzyskanie środków z KFS-u, jeżeli taka runda jest w naszym województwie i mamy tą umowę pracy, jest stosunkowo bardzo proste. Tam oczywiście też uzasadnienie biznesowe piszemy. O, przepraszam, to się kradła literówka jedna, więc przepraszam. Więc uzasadnienie biznesowe też piszemy. I co jest bardzo ważne, w KFS-ie minimalna wartość dofinansowania to jest 80%, czyli minimalna, czyli nie będzie, czyli dostaniemy dofinansowanie na poziomie 80% lub więcej. I częstym przykładem i przypadkiem jest właśnie 100% dofinansowanie. I tak naprawdę, za chwilkę wam powiem o tym, jak my pomagamy w tym, ale 100% dofinansowanie jest, jeżeli już mamy te wymogi, czy mamy umowę pracy, jeżeli jest ta runda, jeżeli startujemy, to jest stosunkowo łatwo otrzymać, jeżeli znamy system. No i właśnie teraz, jeżeli ktoś ma przedsiębiorstwo i troszkę się właśnie tak zmotywował, a super, właśnie pójdę sobie do KFS-u, zrobię dofinansowanie, no to trzeba sobie zdać sprawę, że ten system nie jest najbardziej intuicyjny i przychylny takiego użytkownikowi. Tam trzeba się mocno wykazać, trzeba pisać takie uzasadnienie biznesowe naprawdę spore, żeby ten Krajowy Fundusz Rozwojowy rozpatrzył to pozytywnie. I dużo przedsiębiorców, widząc na, jakby natłok tej dokumentacji, tych formalności, troszkę się zniechęca. Dlatego my wyszliśmy naprzeciw naszym kursantom i mamy specjalnego partnera, którego jedynym zadaniem jest to, żeby takie fundusze jakby otrzymywać, żeby dopinać te wszystkie sprawy. I ma niesamowitą skuteczność, to jest największa firma w Polsce, jeżeli właśnie chodzi o pozyskiwanie takich funduszy. Oczywiście on nie bierze żadnej opłaty od osoby, która się ubiega, więc to też jest spokojnie. Też za chwilkę wam wrzucę w link taką naszą stronkę, gdzie można się skontaktować właśnie z nami i z tym naszym partnerem, który dopina te wszystkie sprawy. To jest bardzo fajne, to jest to, że mamy niesamowitą skuteczność i ponieważ to jest rzecz systemowa, czyli dokładnie tak było w Urzędzie Pracy, trzeba mieć jakiś taki know-how, czyli trzeba wiedzieć, jak się pisze wnioski, kiedy są te rundy, kiedy się ubiegać, to wszystko właśnie załatwia nasz partner, dzięki któremu, jeżeli ktoś prowadzi działalność albo pracuje właśnie w jakiejś działalności gospodarczej, to możecie pozyskać bardzo, bardzo duży procent właśnie dofinansowania na szkolenia. To naprawdę super, mamy klientów z KFS-u i są bardzo zadowoleni, ponieważ szczególnie dla mniejszych firm to jest jak manna z nieba, że dostają 100% dofinansowanie na szkolenie, mogą przychodzić pół firmy i podwyższyć swoje kwalifikacje, tym samym zwiększając swoją konkurencyjność na rynku. Więc my też, pomimo tego, że KFS tak na sucho, jeżeli ktoś by sobie wszedł w tym momencie, sprawił formalności, wymogi, musiałby poprawić te rundy finansowania, kiedy są, to jest troszkę tej dokumentacji, formalności jest, natomiast właśnie dzięki temu, że mamy takiego partnera, który zajmuje się tym zawodowo i jest tak naprawdę największy w Polsce, najlepsze wyniki, to to wszystko jest ułatwione i trzeba pamiętać właśnie, że to nie ma żadnej dyskryminacji, czyli każdy się może ubiegać i my też jakby nie pobieramy, tak czasem może ktoś macie jakieś takie przypadki, że jakby ze środkami z Unii Europejskiej, że były firmy, które brały sobie jakąś stałą opłatę, na przykład 500 zł za napisanie wniosku, plus na przykład jeżeli jeszcze 5%, jeżeli było success, tak? Czyli jeżeli był sukces, jeżeli to było rozpoczęte pozytywnie, to też środkowo 5% od kwoty. My czegoś takiego w ogóle nie robimy. My jedyne co robimy, to po prostu pomagamy wam pozyskać te środki, a my już rozliczamy wewnętrznie
z tym partnerem. Czyli wy jako osoby, które się ubiegają, nie będziecie płacić nic za nasze wsparcie. To jest bardzo, bardzo ważne, po prostu to jest dla was. I z tego względu, że ta firma ma tak dużą skuteczność, my też się nie boimy tego, że po prostu będziemy rozliczani już na naszych wewnętrznych zasadach. Więc to jest warte rozpatrzenia wszystkich osób, które prowadzą działalność lub pracują właśnie w firmach, że takie dofinansowanie możecie mieć na poziomie 100%. I to jest bardzo, bardzo częste. No i ostatni nasz punkt. To też jest dla przedsiębiorstw, czyli tylko B2B, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Co jest ważne, tak naprawdę w PARP-ie, czym my jesteśmy mniejsi, tym mamy fajniej. Ponieważ tak widzicie, te finansowania są rozróżnione, te poziomy dofinansowania są rozróżnione na od mikro do małych i średnich, czyli ten sektor MŚP tutaj jest oczywiście, no tak samo jak nazwa wskazuje, tak, rozwoju przedsiębiorczości, czyli tutaj nasz kraj staje właśnie na tą przedsiębiorczość, na mikro, małą i średnią, więc czym jesteśmy mniejsi, tym mamy większe dofinansowania. I też właśnie PARP jest bardzo ciekawą opcją, dlatego że tam możecie sobie, możecie sobie wejść właśnie na wyszukiwarkę BUR albo PARP i poszukać sobie szkoleń, które chcecie. Jeżeli właśnie jesteście przedsiębiorcą, to możecie takie dofinansowanie uzyskać. I stosunkowo to też nie jest trudne, na pewno jest łatwiejsze niż KFS, możecie to też zrobić sami, wystarczy skontaktować się z operatorem danego województwa. Czyli możecie sobie wejść w BUR albo w PARP, sprawdzić operatora swojego województwa. My zresztą też mamy taką listę i te kontakty, więc też za chwilkę wam wszystko podeślę, bo za chwilę już kończę naszą prezentację i będziemy przechodzić do tych pytań i wam podeślę wszystkie linki. Natomiast co jest ważne, to właśnie to, że to jest dosyć intuicyjne i proste, bo wystarczy skontaktować się z swoim operatorem i po prostu porozmawiać na temat szkolenia, które chce się odbyć i tak naprawdę dopasować się do swoich potrzeb, czyli mamy wyszukiwarkę szkoleń, mamy naszego operatora danego na danym województwie, trzeba się po prostu zarejestrować w tym burze i tak naprawdę można korzystać z tych środków. Tam są różnego rodzaju, zależnie od województwa, mogą być jakieś wytyczne, mogą być jakieś obostrzenia, natomiast jeżeli chodzi o cały system, jest to bardzo przyjazne przedsiębiorcy i można sobie takie środki uzyskać. Oczywiście my w PARP-ie jesteśmy, jednym z czynników decydującym o tym, czy ktoś w PARP-ie jest lub nie jest, czy w burze, jest to, czy ma jakiś tam certyfikat jakości. No i my taki certyfikat jakości mamy, jesteśmy jakościową firmą oficjalnie, więc możecie nam ufać i rzeczywiście w tym PARP-ie widniemy, więc jako przedsiębiorcy możecie sobie śmiało z takich środków korzystać. Więc zachęcam wszystkich, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą po swojej firmie, do rozpatrzenia właśnie tego czwartego pewnego punktu. W KFS-ie my pomagamy w 100%, w PARP-ie tak naprawdę my tam widniejemy. Inicjatywa jest po waszej stronie głównie, bo trzeba skupiać się z operatorem, ale ten kontakt z operatorem jest dosyć prosty i też dosyć przyjazny. I tak podsumowując, właśnie mamy 5 opcji tych dofinansowań na ten moment, czyli mamy Open i Inwestuj w rozwój, które są tak naprawdę dla wszystkich, czy to dla właśnie przedsiębiorców, czy dla osób, które są mowa o pracę, o dzieło, czy w ogóle nie mają żadnych przychodów. Tak naprawdę, więc dla wszystkich i szczególnie Open jest w tym momencie ciekawą opcją, no bo tak wspomnieliśmy, inwestycje w rozwój się ta runda skończyła ostatnia. Jest Urząd Pracy, czyli dla osób bezrobotnych zarejestrowanych można dofinansować do 100% wartości kursu. Jest KFS i PARP dla przedsiębiorców tylko. W KFS-ie jest problem tak, że możemy 100% sobie dofinansować. To jest dużo papierologii, ale przez to, że mamy naszego partnera, możecie śmiało się nam zgłosić, mogę we wszystkich formalnościach zupełnie dla was bezpłatnie i skuteczność mamy bardzo wysoką. Natomiast w PARP-ie macie mniejsze dofinansowanie, to wszystko możecie sobie zrobić samemu przez swojego operatora w danym województwie. Słuchajcie, i tym samym chciałbym zakończyć taką dzisiejszą prezentację i przejść teraz do tych pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że troszkę tutaj nie zaniedbałem was. Dobrze, jeżeli teraz są jakieś pytania, w ogóle jak oceniacie takie dofinansowania? Podobają wam się? Czy może korzystaliście sami, czy się interesowaliście różnymi rodzajami tych dofinansowań? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobało wam się to, co wam przedstawiłem przed chwilą, to było merytoryczne, jeżeli właśnie uważaliście, że czegoś dowiedzieliście, też dajcie jakiegoś lajka albo serducho, będzie mi bardzo miło. A teraz przejdźmy do tych pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że coś tam wam w głowie świta i macie o co dopytywać. Więc przejdźmy właśnie do pytania Aleksa. Interesowałem się z tego, co ja tu... Tak. Tak, dokładnie, czyli jeżeli chodzi o...
Tak, jeżeli chodzi o pałac ministerstwa, nabór już był, tak, więc niestety tutaj ta opcja niestety na razie jest wykluczona, czyli od inwestycji w rozwój, natomiast też nie wiadomo, kiedy będzie kolejna runda, one zazwyczaj ruszają dosyć często, więc można spodziewać się, że za może miesiąc, za może dwa, trzy taka runda będzie. Alternatywą oczywiście jest open, ponieważ tak naprawdę to jest, działa na tych samych zasadach, jest sam poziom umorzenia, więc można sobie potraktować to jako takie pochodne opcje finansowania i dofinansowania kursów. Jeżeli chodzi o Urząd Pracy, tak, to też zależy, tak powiedzieliśmy, bardzo zależy od tego powiatowego Urzędu Pracy. Czasem będą wymogi ostrzejsze, czasem będą łagodniejsze, tak samo jeżeli chodzi o środki, które można dofinansować. Czasem w 100% dofinansujemy kurs, który ma 10 tysięcy złotych kosztuje, a czasem jest ten limit do 4 tysięcy złotych. Ale też jest taka sprawa, pamiętajcie, jeżeli macie w swoim urzędzie pracy limit 4000 zł, a kurs kosztuje na której chcecie pójść 6000 zł, to nie znaczy, że nie możecie na niego pójść, albo że musicie zapłacić całe z własnej kieszeni. Możecie zrobić tak, żeby mieć 4000 od urzędu pracy, a resztę pokrycie z własnej kieszeni. Czyli jakby to jest limit górny, jeżeli takie urzędy pracy mają limity, to mają limit górny, natomiast to nie znaczy, że jeżeli coś jest poza tym limitem, to nie możecie w ogóle z tego skorzystać. Po prostu bierzecie taką kwotę, jaka jest, dopłacicie resztę. Co więcej, często urzędy pracy patrzą na to przychylnie, no bo zobaczcie, jeżeli macie dofinansowanie 100% na dany kurs versus macie dofinansowanie częściowe i musicie jednak wyłożyć swoje własne pieniądze, to automatycznie dla Urzędu Pracy, z perspektywy pracy, gdzie będziecie mieć większą motywację? No jeżeli inwestujecie oprócz środków Urzędu Pracy, które macie naprawdę bezpłatnie, jeszcze swoje środki, to jest sygnał do Urzędu Pracy, że hej, naprawdę osoba chce się uczyć, tak? Chce skorzystać ze szkolenia i na pewno wnosi na niego wartość, więc często takie ograniczenia, przez to, że właśnie 104 tysiące złotych na przykład jak czasem jest, możemy wykorzystać na swoją przychylność i po prostu powiedzieć, że tak, bardzo mi zależy, czuję, wiem, że to szkolenie przyda mi się, podniesie moje kompetencje, zobaczę umiejętności, żeby później mieć właśnie być im plus i jeszcze w takim razie jestem gotowa dopłacić resztę wartości. Słuchajcie, dajcie znać w ogóle, jak czujecie to wszystko, czy to było dla was mniej więcej jasne, czy troszkę wam właśnie się rozświetliła ta droga do finansowania, co jest bardzo, bardzo istotne, bo pamiętajcie, że po prostu środki są dla was. Oczywiście nie każdy jest bezrobotny, nie każdy prowadzi swoją działalność, ale na przykład środki z open, każdy się może ubiegać, czy to osoba, która prowadzi firmy, czy to osoba, która jest umowa o pracę, czy o dzieło zlecenie, czy nie ma takich rejestrowanych źródeł dochodu, czy rejestrowanych, po prostu ma inne źródło dochodu, czy w ogóle brak dochodu, każdy może tak naprawdę się ubiegać. I to jest bardzo fajne, ponieważ te 2,5% to jest sporo. Wyobraźcie sobie, że nie dość, że rozkładać sobie to na raty nieoprocentowane, czyli właśnie sprawę ekonomii nie dyskontujemy, czyli tak naprawdę wyskujemy, ponieważ inflacja są jakieś stopy zwrotu, więc tak naprawdę płacimy efektywnie mniej, ponieważ pieniądz traci w czasie na wartości, to jeszcze możemy sobie umorzyć te 15%, jest bardzo proste, bo wystarczy, że spłacamy wszystkie raty w terminie i mamy 15% już tak. Nad nim się kończy kurs. Jeżeli skończymy kurs, mamy już 20%. Właśnie naprawdę 1/5 wartości możemy umorzyć sobie bardzo, bardzo prosto, no i z tą opcją 25%, jeżeli wykażemy, że rzeczywiście to jakoś się przydaje. Słuchajcie, czy są jakieś pytanka? Jest teraz 20 osób na żywo. Jeżeli coś wam zaświtało w głowie, jeżeli chcecie coś podpytać, to jeszcze mamy chwilkę, żeby sobie odpowiedzieć na jakieś rzeczy. Oczywiście całe nagranie będzie dostępne na naszym Facebooku, więc jeżeli ktoś wpadł w trakcie, nie widział pierwszych punktów, to możemy, to niedługo będzie mógł sobie obejrzeć to, co było wcześniej. Zachęcam już do zadawania pytań. Jestem tutaj dla was i chętnie się podzielę tym, co wiem i jaka jest nasza perspektywa. W międzyczasie też porzucę wam troszkę linków, ponieważ mówiłem właśnie o dofinansowaniach. Porzucę wam bardzo fajny link, gdzie w jednym artykule znajdziecie wszystkie informacje, które mogą być wam przydatne. Dla osób, które są przedsiębiorcami, zainteresowała ta opcja z KFS-em, czyli czymś, czym my pomagamy w zupełności, czyli wystarczy po prostu skontaktować, my zajmiemy się resztą, całymi formalnościami, a oczywiście bezpłatnie. Wrzucam też taki nasz landing page, gdzie możecie dokonać po prostu rejestracji, dać nam znać przez to, że jesteście zainteresowani i możecie po prostu w ten sposób otrzymać nawet 100% dofinansowania. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tutaj troszkę przypadkiem i nas trochę nie zna, to my jesteśmy szkołą, która oferuje szkolenia z zakresu IT, digitalu, marketingu, testowania, UX-a, więc jeżeli ktoś tutaj wpadł, troszkę o nas mało wiem, to też zachęcam do zapoznania się właśnie z naszym
tak zwanym katalogiem kursów, czyli coś taką ofertą, którą proponujemy. Pamiętajcie, że zawsze możecie sobie ściągnąć zakres, sprawdzić, albo się po prostu odezwać. I taka ogromna prośba, jeżeli padło od Marty pytanie, czy można być na samozatrudnieniu? Czy można być na samozatrudnieniu, czy tylko dla osób z umową o pracę, bo nie zdążono zapisać? Chodzi ci o KFS. Jeżeli chodzi o KFS, to tak, jeżeli chodzi o KFS, no to trzeba być, to dla przedsiębiorców, a może nie dla przedsiębiorstw, czyli trzeba przynajmniej posiadać jedną umowę o pracę, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, w których nie ma umowy o pracę żadnej, niestety nie mogą być beneficjentem tego programu. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo, które przynajmniej jedną umowę o pracę, to już możemy być. I czy my jesteśmy pracownikiem, czy my jesteśmy właścicielem firmy, to już jest sprawa wtórna. Możemy tak naprawdę zgłaszać się o wszystko. Możemy zgłaszać się dla szkolenia dla przedsiębiorcy, czy dla pracownika, czy dla przedsiębiorcy i pracownika. To już jest później sprawa tylko wyboru. Natomiast jedynym warunkiem jest to, żeby ta umowa o pracy przynajmniej jedna w całym przedsiębiorstwie była. To jest jedyny wymóg. Takie lewy dofinansowania w celu podnoszenia kompetencji zawodowych są potrzebne. To jest kiedyś już najlepsza informacja. Niestety często można spotkać biura, które biorą te kasy. Tak, więc dokładnie to jest to, co Aleksa mówiłem wcześniej, czyli szczególnie był taki duży wysyp, kiedy uruchomił się te wszystkie programy europejskie, że powstawało dużo firm, które brały po prostu pieniądze za robienie, wypełnienie wniosków. Więc moje sprawy jest nieuczciwe, że dużo takich firm, tak naprawdę były firmy krzaki, które po prostu brały zlecenia i później dowoziły, brały tylko to fee i dziękuję, do widzenia. Też tutaj nie chcę nikogo obrażać, natomiast jakby taka była sytuacja realna, jak sobie poczytać jakieś fora przedsiębiorców z tamtego okresu, to była taka duża wściekłość. I z tego względu też jednak umówmy się, jeżeli jest przyszedł kredyt albo pożyczka, no to nie jest najbardziej pozytywne słowo, jakie chcemy usłyszeć, szczególnie w piątek o 12:00. Jednak gdzieś tam to można się troszkę źle kojarzyć. Natomiast to, co podkreślam, te wszystkie fundusze, wszystkie środki są albo krajowe, albo europejskie, dlatego są totalnie bezpieczne, nie są żadne banki. To też nie jesteśmy my. To nie jest tak, że my sobie finansujemy własne kursy i bierzemy 20% i tak dalej. My oczywiście jakby dajemy na przykład na raty, tak? Możemy robić sobie na raty kurs, natomiast na pewno nie będzie 60 rat, bo jakby to finansowanie się nie spinało, że rozłożyć na 2, 3, 4 raty czasem. Natomiast właśnie te środki są fajne o tyle, że macie te umorzenia i naprawdę możecie pozyskać środki na własne szkolenia, które osobom wam pomogą. I rzeczywiście jest tak, że my właśnie w przypadku tego KFS-u, jakby osoba, która jest patentem, tak, która ubiega się o to, jakby nie płaci nic. Tak. To jest tylko i wyłącznie nasze później rozliczenie wewnętrzne między naszą firmą a naszym partnerem. Was to zupełnie nie interesuje, wy nic nie płacicie za taką pomoc. Więc tak. Słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytanka? Mam nadzieję, że było to dosyć merytoryczne, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie nam znać. Może chcielibyście jeszcze poruszyć jakieś tematy, jeżeli chodzi o finansowanie, jeżeli chodzi o jakieś takie tematy właśnie związane z nauką, z rozwojem. My jak najbardziej możemy takie live'y robić, możemy takie spotkania przeprowadzać. Więc jeżeli macie jakieś pomysły, wam wpadło do głowy, byście chcieli o czymś usłyszeć więcej, koniecznie dajcie nam znać. Jeżeli wam się podobało, to prośba właśnie tylko lajeczka, niech inni widzą, że coś tutaj się działo ciekawego, może ktoś też na tym skorzysta. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie z nami skontaktować, możecie nam napisać na Messengerze, możecie napisać nam na maila. Sprawdźcie te linki, które wam wysłałem wcześniej. No i co, i tak naprawdę dziękuję wam za dzisiejszego live'a, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że efektywnie przeprowadzone, każdy coś wniósł dla siebie. Jest piątek, prawie 13:00, więc życzę wszystkim oczywiście udanego końca dnia i całego weekendu. No i co, no i oczywiście zachęcam do rozwoju, czy to z nami, czy z jakąś inną firmą, czy po prostu samemu, ale warto się rozwijać, warto stawiać na rozwój. No, szczególnie w tym 19 roku, kiedy mamy już praktycznie połowę, jest druga połowa i trzeba po prostu cisnąć. Więc dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.